Best Riffs Ever, Metallica, Seek and Destroy. To jest znowu kolejny taki fragment, taki można powiedzieć trochę bridge, używany często w utworach. Przyspieszenie, zwiększone tempo, większe jest niż tempo zwrotkowe i intra. Uwaga, badajcie to. Właściwie można powiedzieć, no nic takiego trudnego. Struną napędową, czyli tą taką, którą dającą powera, to jest właśnie struna pusta A. I w ogóle zaczynamy ten riff od czwartej struny na piątym progu. Czyli jeden dźwięk ty i dwa razy napędowy. Tym. 5-0-0. 7-0-0. Później tutaj gramy kwartę, czyli strona czwarta i trzecia na piątym progu. I później strona czwarta i trzecia na czwartym progu. I tu jest takie przejście 3-2 na strunie 5 3-2-0 3-2-0 i struna 4 to 3-2-0 i struna 5 5-0 3-0, przepraszam 3-2-0 na 5 3-2-0 na 4 i później 3-0 na 5. Można oczywiście też zagrać w ogóle pojedynczymi dźwiękami, czyli czwarta na piątym w ogóle pierwszy dźwięk, później siódmy próg, czwarta struna, no i później trzecia struna na piątym, trzecia struna na czwartym, czyli byłoby coś takiego. Też brzmi ciekawie, oczywiście też można to jako alternatywę zagrać i jako też ćwiczenie, bo to jest po prostu w dość szybkim tempie. Myślę, że to po prostu obcykacie, można zawsze zrobić zwolnienie na YouTubie i sobie obejrzeć. Także dziękuję, do zobaczenia w następnych filmach.